Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, co zrobić, aby zlikwidować takie czarne ramki, które pojawiają się wokół jakiegoś wideo lub zdjęcia, które dodajecie, a nie jest ono wyskalowane do wielkości projektu, na którym pracujecie. A więc zaznaczamy nasz klip, nad którym chcemy pracować. Następnie klikamy w zakładkę Inspektor i tutaj mamy kilka opcji. Jedną z nich jest Retime and Scaling. Klikając dwukrotnie na ten znaczek, mamy Scaling. Tutaj jak klikamy, najlepszą opcją przy niedużych brakach obrazu będzie stretch. Rozciągnie to nasz obraz i nie straci on dużo na wartości, a jednocześnie będzie widać wszystko, co było widać w pierwotnym obrazie. Możemy również wybrać opcję fill, czyli wypełnienie, jednak to powoduje powiększenie i utratę zarówno u góry, jak i na dole części obrazu. Kolejną opcją, którą możemy zastosować, jest po prostu wyzoomowanie, czyli to jest nic innego jak właśnie tamto fill, wypełnienie. Jednak tutaj tracimy zarówno i u góry, i na dole część obrazu. No w tym wypadku nie jest to duża strata, więc myślę, że byłoby to najrozsądniejsze rozwiązanie. Jednak możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Odznaczając ten znaczek łączenia, spowodujemy to, że obraz nie będzie jednocześnie powiększany zarówno w bok, jak i w górę i w dół. Nie będą zachowywane proporcje tego obrazu. Tak więc odznaczamy go i możemy zarówno rozciągnąć w bok obraz, jak również możemy rozciągnąć obraz do góry i do dołu. W tym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć!